Uczynię cię wielkim narodem. Będę ci błogosławił. Uczynię twoje imię wielkim. Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 2 werset. Abraham i oddzielenie od świata. Do oddzielonego od tego obecnego złego świata Abrahama Bóg powiedział: uczynię cię wielkim narodem i będę ci błogosławił i uczynię twoje imię wielkim. Ludzie tego świata starają się zdobyć wielkie imię dla siebie. Mówili i mówią: uczyńmy sobie imię. Jak mówi nam pierwsza Mojżeszowa, 11 rozdział, 4 werset. Bóg mówi do oddzielonego człowieka: będę ci błogosławił i uczynię twoje imię wielkim. Dążenie naszych naturalnych serc jest zawsze takie, aby starać się o sławę dla siebie, a ciało będzie chwytać się wszystkiego, nawet rzeczy bożych, aby się wywyższyć. Tendencja ta była widoczna nawet pomiędzy uczniami Pana Jezusa, gdy toczyli spór o to, który z nich powinien być uznany za największego. Rozproszenie człowieka spod Babel i podziały w chrześcijaństwie, jak również wszelkie spory pomiędzy ludem Bożym, mogą być przypisane temu jednemu korzeniowi – próżności ciała, które chciało uczynić się wielkim. Pokorny umysł Pana Jezusa uczynił siebie bez reputacji. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, jak mówi nam list do Filipian, 2 rozdział, 9 werset. Bóg uczynił jego imię wielkim. Do tego, który ma jego pokorny umysł i podąża za nim poza obóz w odpowiedzi na wezwanie, Bóg mówi: uczynię twoje imię wielkim. Bóg może uczynić o wiele większe imię wierzącego w jego świecie chwały, niż my możemy uczynić dla siebie w tym obecnym złym świecie. Gdybyśmy szczerze przyznali się do tego, to okazałoby się, że prawdziwym motywem dla wielu pozostających na fałszywym stanowisku wewnątrz obozu jest sekretne pragnienie bycia wielkim. Dlatego kurczowo powstrzymują się od wejścia na drogę, która prowadzi poza religijny obóz do Pana, gdyż Pan jest poza obozem. Widzimy w Piśmie Świętym, jak i w codziennym doświadczeniu, że ci, którzy byli duchowo wielcy wśród ludu Bożego, zawsze byli oddzielonymi ludźmi, ludźmi, którzy odpowiedzieli na Boże wezwanie. Uczynię cię wielkim narodem, będę ci błogosławił i uczynię twoje imię wielkim. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, werset 2.